Wiedza zdecydowanej większości ludzi na temat Wikingów opiera się głównie na tym, że nosili oni rogate hełmy, byli rządnymi krwi rozbójnikami i chyba nigdy nie rozstawali się ze swoimi toporami. Problem w tym, że żadne z powyższych nie jest prawdą. Dlatego też w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 rzeczy o Wikingach, których prawdopodobnie nie wiedzieliście. A jeśli chcielibyście się nieco bardziej wczuć w ten starożytny nordycki klimat, koniecznie sprawdźcie grę Wikingowie Wojna Klanów. Jest to darmowa gra strategiczna MMO na komórki i tablety, w której wcielacie się w rolę jarla, czyli władcy, i w zależności od swoich upodobań możecie skupić się na budowaniu potężnego miasta, rozwijaniu technologii i eksplorowaniu mitycznego świata, lub jeśli macie w sobie więcej z wojownika, budowaniu armii, walce z innymi graczami i pnięciu się w górę rankingu. Osobiście lubię atakować przeciwników jeszcze zanim sami coś zbudują i wtedy wracać do siebie i w spokoju zajmować się swoim królestwem. Gra jest niezwykle klimatyczna, posiada świetną grafikę, a jej fantastyczna ścieżka dźwiękowa wciągnie Was jak nigdy. Grę zainstalowało już ponad 20 milionów graczy. Jeśli chcecie dołączyć, a przy okazji wesprzeć mój kanał oraz sami otrzymać 200 zł oraz tarczę ochronną na start, link do ściągnięcia gry znajdziecie w opisie pod tym filmem. Gorąco polecam, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Wikingowie wcale nie byli aż takimi grabieżcami, jak się Wam wydaje. Większość źródeł pisanych świadczy o tym, że Wikingowie byli przede wszystkim rolnikami, kupcami i rzemieślnikami, którzy prowadzili osiadły tryb życia. Tylko raz na jakiś czas organizowano wyprawy, aby zdobywać nowe terytoria, co raczej nie było niczym nadzwyczajnym jak na tamte czasy. Numer 9. Mimo powszechnego przekonania, Wikingowie nigdy nie walczyli w rogatych hełmach. Przeszkadzałyby one nie tylko w walce, ale nawet w poruszaniu się po statku. Istnieje teoria, że to Kościół katolicki dodał ten szczegół do ich wizerunku, aby Wikingowie wyglądali na jeszcze większych barbarzyńców i poganów z rogami szatana na swojej głowie. Numer 8. Wikingowie nie nazywali samych siebie Wikingami, gdyż określenie to przylgnęło do nich dopiero w XIX wieku. Mimo że nie wiadomo, jakie zatem mieli na siebie określenie, wiadomo jednak, że wśród Niemców znani byli jako Askomani, czyli ludzie popiołu, wśród Celtów jako ludzie wody lub po prostu Duńczycy wśród Anglosasów. Numer 7. Dziś często przedstawia się Wikingów jako spoconych brudasów z potarganymi włosami, czemu jednak zaprzeczają badania archeologiczne. Jak się okazuje, Wikingowie na porządku dziennym korzystali z grzebieni, pęset oraz brzytw, którymi bardzo dbali o uczesanie swoich włosów oraz brody. Jakby tego było mało, nawet słowo sobota w ich języku dosłownie oznacza dzień, w którym robi się pranie. Numer 6. A propos dni tygodnia, czy wiedzieliście, że to właśnie Wikingom zawdzięczają one swoje nazwy? Na przykładu środa, czyli Wednesday, to w dosłownym tłumaczeniu dzień Wodana, czyli nordyckiego boga wojny, szerzej znanego jako Odyn. Tuesday z kolei to dzień boga Tiu, Friday został poświęcony bogini Frigg, natomiast Thursday, czyli czwartek, dosłownie oznacza dzień Tora. Numer 5. Ulubioną bronią Wikingów wcale nie był tak silnie kojarzony z nimi topór. Wikingowie, jak większość wojowników, najbardziej pożądali mieczów. Jednak wysoka cena, jaka wiązała się z ich wykonaniem, często skłaniała Wikingów do szukania znacznie tańszych zamienników, w których przypadku często padało właśnie na topory, którymi na co dzień rąbali nordyckie drewno. Numer 4. Historycy szacują, że aż 20% dzieci Wikingów z powodu chorób nie dożywało 5 roku życia. Choć i tak miały one szczęście, że żyły tak długo, bowiem jak się okazuje, Wikingowie chore i słabe dzieci zwyczajnie porzucali. Do najpopularniejszych metod wliczało się zostawianie dzieci samych w środku dziczy lub wrzucanie ich do morza. Numer 3. Wikingowie zawsze kojarzyli się z potężnymi łodziami, a to dlatego, że byli znakomitymi inżynierami. To właśnie dzięki swoim niezawodnym statkom zawdzięczają mnóstwo militarnych sukcesów. Najpopularniejsze były zdecydowanie tak zwane długie łodzie, które mogły pomieścić aż 60 Wikingów jednocześnie oraz były zaprojektowane tak, aby z łatwością i szybkością dobijać do brzegu oraz go opuszczać. Numer 2. Na uwagę zasługuje również obrządek pogrzebowy Wikingów, który był naprawdę
naprawdę wyjątkowy. Otóż zmarłego wojownika kładło się na jego własnym statku razem z jego całym dobytkiem, wliczając w to ubrania, zbroje, biżuterię, a nawet, uwaga, zwierzęta, aby następnie puścić łódź na głębokie morze i podpalić ją za pomocą płonących strzał z łuku. Numer 1. Kobiety wikingów miały raczej nikłe prawa, a przed sądem musiał je reprezentować mężczyzna. To, co jednak wyróżniało je od innych kobiet ze średniowiecznych ludów, to to, że wikińskie kobiety miały prawo żądać rozwodu, jeśli nie były wystarczająco usatysfakcjonowane swoim małżeństwem. Jedną z najpopularniejszych metod było oskarżanie męża nie o zdradę, nie o znęcanie się, a o to, że jest zniewieściały, niewystarczająco męski. Okej, tym zniewieściałym, jak większość vlogerów z TikToka akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przekapiliście poprzednich. Przypominam jeszcze o grze Wikingowie Wojny Klanów, do której linki zamieszczam w opisie. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również moje inne kanały, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Polish Sausage z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Pa, pa!